Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Kto może głosować w wyborach samorządowych? Głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają zarówno osoby z polskim obywatelstwem, jak i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy stale mieszkają w Polsce. Ci drudzy mogą jednak uczestniczyć wyłącznie w wyborach na szczeblu gminnym, do rad gmin, na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W wyborach samorządowych głosować można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, miejscowości, w której dana osoba zamieszkuje, z zamiarem stałego pobytu. Każdy może mieć tylko jedno miejsce stałego zamieszkania, ale nie musi się ono pokrywać z miejscem zameldowania na pobyt stały. Aby zagłosować w miejscu zamieszkania, które nie jest miejscem zameldowania, powinieneś złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w urzędzie gminy, w której stale zamieszkujesz. Gmina może w takiej sytuacji wymagać dowodów stałego zamieszkania w danej miejscowości, np. rachunków za prąd, umowy najmu mieszkania czy oświadczenia świadków. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście mieszkamy w danej miejscowości, gmina może wysłać pod nasz adres swojego urzędnika. W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania. Nie można się również dopisać do spisu wyborców w innej gminie niż gmina, w której stale zamieszkujemy.